Dożywocie za spalenie własnej rodziny, żony i czwórki dzieci. Sąd nie miał wątpliwości. Dariusz P. chciał zabić swoich najbliższych. Zabić dla odszkodowania. O złagodzenie kary będzie mógł prosić po 35 latach. Po finale chyba jednej z najokrutniejszych historii rodzinnych. Renata Kijowska. Niech pani się tego nie stara zrozumieć, bo to jest nie do zrozumienia. Nie tylko sąsiadów Dariusza P. przerasta prawda o tym, co zrobił. Sąd się z nią zmierzył i nie miał wątpliwości, że oskarżony chciał zabić swoje dzieci i żonę. Wiedział, co robił. Wiedział, że podkładając ogień w kilku miejscach swojego domu, robiąc to w nocy, kiedy wszyscy domownicy spali, skazuje ich na pewną śmierć. Dlatego mężczyzna w więzieniu spędzi resztę życia. Oskarżony poczekał, aż wszyscy zasną, po czym podłożył ogień w różnych miejscach. Dariusz P. przestawił meble. W specjalny sposób ułożył poduszki, by płomienie szybciej dotarły do pokojów żony i dzieci. Obudzili się. Matka rozpaczliwie próbowała ratować także 4-letnią Agnieszkę. Bo jak inaczej wyjaśnić, że mała Agnieszka została znaleziona na podłodze w sypialni, przykryta kocem? Jak tym, że to matka w ten sposób, chociażby w ten sposób, próbowała ochronić swoje najmłodsze dziecko. Przecież on siedział z tymi dziećmi, na przykład on siedział kawy, tam sobie popijał, te dzieci grali w piłkę, co chwila zrywał się, grał razem z nimi. Często podkreślał, że był dla niego wszystkim. Rodzina dla mnie zawsze była, jest, będzie najważniejsza. Dariusz P. był pewien, że święta spędzi już na wolności. Obrońca należy do nielicznych, którzy mu wierzą, choć na początku nie chciał się podjąć tej sprawy. Przekonało mnie to, że ja miałem udostępniony ten dom. Ja tam wiele rzeczy zobaczyłem. Z dziadkiem i wujkiem dzieci jest odwrotnie. Chcieli wierzyć, że bliski im człowiek jest niewinny. Teraz nie mogą. Oni od samego początku wierzyli w niewinność i dopiero cały tok procesu ukazał jakby prawdziwą twarz Dariusza. To był w porządku człowiek jak najbardziej, nie? Szkoda Darka, ale co zrobić, jak był winien? Nie, to takiego człowieka to moim zdaniem nie szkoda. Jeśli zapowiadana apelacja niczego nie zmieni, o wyjście na wolność będzie się mógł starać po 35 latach. Zdaniem sądu to chęć korzystania z życia. Uwolnienie się od rodziny było motywem zbrodni. Wkrótce po pożarze proponował wspólne życie kilku kobietom. Pieniądze, które uzyskałby z tytułu odszkodowań, byłyby jedynie środkiem do realizacji i korzystania z tej wolności w pełni. Na jej drodze stali 4-letnia Agnieszka, 10-letni Marcin, 13-letnia Małgosia, 18-letnia Justyna i żona Joanna. Z pożaru, wbrew planom, uratował się tylko syn Wojciech. Wie pani, jak nam to czujesz przykro? Co tu wejdziemy na to podwórko, to ciągle na ten dom, ciągle na ten dom. Renata Kijowska, Fakty Rybnik.